Witamy po meczu. Ostatni mecz drużyny Blue Lagoons. Pytanie, czy daliście z siebie wszystko? No jak zawsze. Dobrze. Jak będziecie dzisiaj świętować wasze zwycięstwo? Do baru, do baru, hej! Powiem tak, zdobyliście i zdołał wam się utrzymać bardzo silną, że tak wręcz powiem, niezagrożoną pozycję w drużynie i w lidze. I teraz tak, czy w przyszłym sezonie możemy się spodziewać tego samego, czy jeszcze więcej? Jeszcze więcej. Tak, damy z siebie jeszcze więcej. Będziemy wzmocnić składu mieli. Jeszcze mamy 2 miesiące na przygotowanie. Chodzą pogłoski, że przeciwnicy się was zaczynają bać. Czy to prawda? No, sądząc po wynikach, no sukcesywnie zaczynamy dawać im po piętach. Co powiecie dzisiaj naszym kibicom? Byli najlepsi. Chcemy im podziękować, że byli z nami do końca. Kochamy ich. Natomiast teraz kilka słów o podsumowaniu sezonu. Sezon zakończył się niespodziewanym wynikiem naszej drużyny. Zdobyliśmy kilkaset punktów. Straciliśmy niecałe 2000. Kolejne pytanie. Można już o was mówić profesjonaliści, zawodnicy profesjonalni. Co się zmieniło? Jak w ogóle mecze i gra oddziałuje na wasze życie osobiste? Kupiliśmy kiłki, gramy krzyżem, widzimy przeciwnika, nie gubimy się na boisku. Zaczynamy łapać te piłki jeszcze, łapiemy piłki, podajemy. Sędziowie nie gwizdają nam wyjścia przez linię. Jak radzicie sobie z kontuzjami? Czy jest ich coraz mniej, coraz więcej? Utrzymujemy poziom wzrostowy. No, dosyć dobrze, no jak pokazał ten sezon, no dwie kontuzje. Dobrze, pytanie od kibiców, gdzie będziecie dzisiaj świętować? No jeszcze tego nie wiemy. Do baru, do baru! Dobrze. Do baru, I ostatnie pytanie. Myślę, że mogę tak rzec. To już jest legenda Blue Lagoons. I pytanie, co z legendą Blue Lagoons? Legenda przetrwa. Przetrwa. Dobrze, dziękuję za wywiad. Pozdrawiam drużynę, was, chłopaki. Tyle.